pana. Dzień dobry. O której odchodzi pierwszy autobus z Lubaczowa do Warszawy? Pierwszy? Pierwszy. O 6:00, proszę pani. Dziękuję panu, do widzenia. Do widzenia. Dzień dobry. Dzień dobry. Aha, przepraszam. Czy o 6:00 rano? No tak, rano. No widzi pan. Dobrze, że się spytałam. To za wcześnie dla mnie. Zrywać się o 5:00 rano? Cała noc stracona. A następny? Następny? O 6:30. Tak, o 6:30. Co? Tylko pół godziny różnicy? No tak. Przecież to już wszystko jedno. Czy wstanę o 5:00, czy o 5:30. Po co tak często te autobusy puszczają? Ciekawa jestem. A następny? Następny? O 8:00, tak, o 8:00. A o 7:30 nie ma? Nie ma. Niech pan tam lepiej sprawdzi. Proszę pani, to zbyteczne. Ja wiem na pewno. Tak się mówi. A później się okaże, że był. No tylko, że pan nie wiedział. O, już ja znam te wasze informacje. No ależ proszę pani, ja za to odpowiadam. Dużo mi to z tego przyjdzie, że pan odpowiada. Nawet pana nie znam. Łatwo komuś wmówić. Niby urzędują, ale nią się wziąć rozkład do ręki. Proszę, sprawdzam. Długo jeszcze? Wrocław. Rzeszów. Warszawa. Jest! O 8:00. A poprzedni? Mówiłem pani. O 6:30. O 6:30 jest, a o 7:30 już nie ma. No nie ma. Ładne mi to porządki. Ciekawa jestem, kto wymyślił te rozkłady. Przepraszam panią. Mogłaby się pani w końcu zdecydować? Inni ludzie czekają. A niech czekają, ja też czekałam. To co, o 7:30 nie ma? Pomyślmy. Nie ma. A następny? O 8:00. A jeszcze następny? Jeszcze następny? O 9:00. To o której ja będę w Warszawie? W Warszawie? O 12:00, proszę pani, o 12:00. To za późno. Nic nie zdążę załatwić. O 9:30 nie ma? Nie ma. No pewnie, tak jak ze wszystkim u nas. Robią specjalne rozkłady, żeby nikomu nie było wygodnie jechać. Co ja załatwię o 12:00? No to jaki problem? Niech pani o 8:00 jedzie i tyle. Co mi pan będzie rozkazywał, kiedy mam jechać? U nas są tacy ludzie, że jak tylko w okienko siadną, to im się zaraz w głowach przewraca. Czy ja się pana pytam, kiedy mam jechać? Nie, pytam się pana grzecznie. O której odchodzą autobusy? A pan mi tak odpowiada. Niech mi pan pokaże ten rozkład. Sama zobaczę. No proszę bardzo. Przynajmniej coś będę wiedziała. Warszawa? Poznań? Tylko czy to dobry rozkład? Bo może już nieaktualny. Proszę pani, a co pani sobie myślała? No pewnie, że aktualny. Ha, a jeżeli nawet? To czy te autobusy trzymają się rozkładu? No bo wie pan, u nas to autobusy swoją drogą.
No a rozkład swoją drogą. Proszę pani, zawsze się trzymają. A jeżeli nawet... Tak się mówi. Zaraz, zaraz, a o 11 nie ma? Nie ma. Dlaczego? Żebym ja jeszcze wiedział dlaczego. To czego pan tu siedzi? U nas to by każdy tylko za darmo pieniądze brał. Przepraszam bardzo. Mogłaby się pani w końcu zdecydować? Inni ludzie czekają. A niech czekają. Ja też czekałam. Cóż ja gorsza jestem niż inni? Niech pan się liczy ze słowami. Mój mąż w PDT pracuje. Oj, PDT. Że w okienku to pan zaraz taki ważny? Człowiek chce się dostać na 11 do Warszawy i w żaden sposób nie może, no nie może. Chwila. Na 11. Tak, na 11. O, na 11. Proszę pani. Po autobus, który odchodzi o 8. Jest w Warszawie na 11. To nie mógł pan tak od razu powiedzieć? Tylko życie ludziom utrudniają. W głowach im się poprzewracało. Dzień dobry.